Samorząd w Rybniku nie będzie sprzedawał węgla swoim mieszkańcom. To pierwsze miasto w regionie, które nie weźmie udziału w obrocie surowca. W Rybniku mamy też sytuację bardzo, bardzo specyficzną. My mieszkamy w rejonie 4 ruchów kopalń. Nasi ludzie z tego miasta codziennie idą rano fedrować, wydobywać węgiel. Więc trudno nam sobie wyobrazić, że w tych miejscach tego węgla nie ma, bo oni codziennie się właśnie tym zajmują. Sprawa jest związana z obowiązującą już ustawą, która zakłada, że samorządy mogą kupować od kopalni węgiel za około 1500 zł brutto za tonę i sprzedawać go mieszkańcom za maksymalnie 2000 zł brutto za tonę. Cena zakupu węgla od kopalni nie obejmuje jego transportu. Do tego potrzeba miejsca, w którym surowiec mógłby być bezpiecznie składowany. Urzędnicy i radni z Rybnika zaznaczają, że jako samorząd mają już wiele innych zmartwień na głowie. Jeżeli wsłuchać się w głos mieszkańców, ludzi, to wiele osób jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp do sprzedaży węgla. Natomiast nie jest rolą samorządu, żeby wyręczać państwo i spółki Skarbu Państwa w zapewnieniu dostępu do węgla. Warto dodać, że miasto nie odcina się całkowicie od pomocy w tym zakresie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku cały czas ma pomagać w zakupie węgla rodzinom o niskim statusie materialnym lub tym niezaradnym życiowo. Na razie taką pomocą jest objętych 8 rodzin w mieście. Również na przykład taki apel wystosowaliśmy do mieszkańców miasta przez parafię, tak? Gdzie prosimy właśnie, aby nam zgłaszano takie problemy, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do tych osób, więc tutaj też mieszkańcy nam zgłaszają różnego rodzaju kłopoty czy trudności mieszkańców. A ciepło w domach to ostatnio podstawowe zmartwienie wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Samorządy, które chciały wziąć udział w dystrybucji węgla, powinny były zamieścić taką informację w swoich biuletynach informacji publicznej do minionego wtorku.